Dzień dobry wszystkim, tutaj Kapelusznik, a oto film, w którym powiemy sobie co dalej Supernovas. I to jest temat, który wydaje się dosyć łatwy w odpowiedzi, że tak, wszyscy powrócą do fabuły, coś zrobią i możemy w zasadzie zamykać materiał. Ale czy na pewno to jest wszystko takie proste, jak się wydaje? Spróbujmy sobie na to odpowiedzieć. Czarnobrodego i Luffy'ego zostawimy sobie na koniec, ponieważ tutaj będzie najmniej do powiedzenia, więc zacznijmy sobie od najbardziej popularnej dwójki, nie licząc wcześniej wspomnianych, czyli Lawa oraz Kida. Jak już mówiłem, w spin-offach nie ma sensu nadmiernie teoretyzować, co się z nimi stanie, bo nie uważam, by Oda ich usunął z fabuły całkowicie. Po prostu przegrali wyścig o króla piratów i ich załogi pewnie się rozpadną albo będą już kompletnym tłem. Natomiast uważam, że owa dwójka na pewno jeszcze odegra jakąś rolę w fabule. Law jest między innymi bardzo zainteresowany całą tajemnicą wokół przedrostka D w nazwisku różnych osób. Między innymi dlatego, że sam posiada taki przedrostek, prawda? Więc pewnie wróci do Słomianych jako sojusznik lub część Wielkiej Floty. Nie widzę problemu, by Law po prostu się kręcił wokół naszej ekipy już do końca serii. Nawet jako tymczasowy gość czy ktoś taki. Najpewniej blisko Robin ze względu na podobne zainteresowania. Co do Kida, chłop jest porywczym wariatem, ale co on zrobi sam z killerem? Wyścig przegrali, załoga najpewniej stracona. Nawet jeśli odrotują swoją załogę, to nie widzę dla niego przyszłości jako pirata. Przegra z Shanksem po raz drugi, ma przegrać po raz trzeci. No mam nadzieję, że Oda nie pójdzie w tym kierunku. Może właśnie czas na refleksję i przemianę jego postaci. Według mnie jego przypadek jest bardzo podobny do Bellamy'ego, który dostał mocny cios od życia i na Jai i na Dressrosie i postanowił się zmienić. Skruszył swoje ego i ostatecznie poszedł malować mapy. Może właśnie to jest właśnie dobry czas dla Kida, by zrobić tak samo, przemyśleć, czy wcześniej podjęta droga życiowa jest tą właściwą i ruszyć ku nowemu. Jak mówiłem, Bellamy ostatecznie poszedł malować flagi pirackie, a nie mapy, sorry. I mimo, że tam w teorii jest częścią Wielkiej Floty Słynnego Kapelusza, to robi swoje. A Kid nie wie, co zrobi, lecz żywię nadzieję, iż jednak na koniec serii będzie jednak pomagał Słomianym w wielkiej wojnie z rządem, bo jest dosyć silną postacią. Także dla mnie Kid powinien przejść sporą przemianę, a Killer powinien mu w tym pomagać. Dalej na tapecie mamy Bonnie, która zawsze gdzieś w tle się przewijała. Ostatecznie teoria z tym, że Kuma jest jej ojcem, okazały się prawdą. Aktualnie przebywa ze Słomianymi i wszystko wskazuje na to, że się z nimi zabierze. Ciężko powiedzieć o jej roli w dalszej fabule, być może będzie właśnie kluczowa ona i retrosy, które zobaczyła, do odzyskania wspomnień ojca. I to chyba tyle dla niej. Chociaż kto wie, co skrywały retrosy Kumy. Może jest jakiś dalszy, większy cel dla Bonnie właśnie jej ojca, o którym jeszcze nie wiemy. Idąc dalej jest Bege, który w sumie dostał już swoje zakończenie. Ma zjednoczoną rodzinę pod swoimi skrzydłami i nie musi wcale wracać do głównej osi fabularnej. Może się pojawić, ale nie musi. A po drugiej stronie bieguna znajdziemy Urudża, chyba tak się wymawia jego imię, który w serii pokazał się chyba najmniej ze wszystkich Supernovas. Człowiek zagadka, prawie nic o nim nie wiemy. Nie wiemy też, na jaki ark go Oda może szykować, chociaż wielu ludzi typuje Elbaf. No i co, ciężko powiedzieć coś o człowieku, o którym się nic nie wie. Dajcie więc znać, czemu według was Oda nie dał Urudżowi więcej czasu antenowego. Co do Apu, wiemy, że współpracuje z Morgansem i pewnie dalej będzie zdradzał każdego, kogo napotka. I pewnie się będzie trzymał Morgansa do końca serii i tyle. Ale może jednak przejdzie jakąś przemianę, gdzie przestanie zdradzać w końcu ludzi po jakimś traumatycznym zdarzeniu na przykład. Zobaczymy, a skoro o nim mowa, to może czas na zaginioną dwójkę z Wano, czyli Hawkins i Drake. Nie wiemy nawet, czy żyją, ale skoro o tym Oda nie wspomina, to pewnie coś robią, na pewno przeżyli, bo nic szczególnego w fabule jeszcze nie zrobili, trochę powalczyli na Wano i tyle. Natomiast co do Drake'a, to myślę, że on ostatecznie zginie. Niczym Garb się poświęci dla Kobiego i już mówię dlaczego. On jest całym tym kapitanem Swordów, co nie? Więc
poświęca swoje życie na przykład w ostatecznej wojnie, oddaje kobiemu stanowisko i tak to wygląda. Tak po prostu najprościej w świecie. Skoro Oda już forsuje kobiego jako właśnie tą przyszłość marynarki, to takie poświęcenie się i oddanie stanowiska odpowiedniej osobie, czyli kobiemu w tym przypadku, będzie myślę dobrym rozwiązaniem fabularnym. A Hawkins pewnie już nie odegra jakiejś większej roli w fabule. Bez urazy dla jego fanów, ale moim zdaniem pozostanie antagonistą klasy B i pewnie skończy jako ten zły antagonista gdzieś z boku, może w jakimś więzieniu, coś takiego. Chyba, że podobnie jak Kida spotka go jakaś refleksja na temat samego siebie i na przykład porzuci zabawę kartami. Albo pójdzie w jeszcze inną drogę i zostanie pełnoetatowym wróżbitą. No to został nam Luffy i Czarnobrody, ale znamy ich obecne cele i położenie. Czarny dąży aktualnie do założenia własnego królestwa, a Luffy jest uczestnikiem wielkiego incydentu z udziałem sił rządowych oraz marynarki, więc nie trzeba nic dopowiadać. Taki luźny materiał, po prostu chciałem się z wami podzielić, co myślę. Piszcie, co wy myślicie i co, na razie.